No spójrzcie tylko, płaska. Potwierdzone info. Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Moi drodzy, tak się składa, że mamy tutaj taką naprawdę mikro maciupeńką makietkę związaną z tym, że wyszedł nam numer 8 na 2019 magazynu LEGO City właśnie z takim astronautą. Cena to niezmiennie 12,99. Zestaw, jaki z nim znajdziemy, no to właśnie taki oto astronauta z robocikiem i kamieniem. Ja myślę, że chwilę musimy im uwagi poświęcić, gdyż robot, no cóż, jest to piękna sprawa, naprawdę fajna i spójrzcie, jaki unikatowy klocek zawiera taki z oczkami, który naprawdę może mieć wiele zastosowań. Całkiem ciekawe rozwiązanie. O, tu stać z tą łapką, bo ona mogła się poruszać. Jedyne, co mi właściwie w nim przeszkadza, to nawet nie to, że gąsienice są oczywiście bezcudowe, bo nie mają jak być cudowe, ale spójrzcie, to, że on może zrobić tak, nawet jeśli już może zrobić tak, to możemy jakoś to fabularnie wytłumaczyć. Natomiast wystarczyłoby dla mnie, żeby ten klocek był innego koloru, to znaczy na przykład czarny i już zupełnie inaczej by wyglądał, tak by się w oczy nie rzucał. Dostajemy tu również w zestawie jakże chyba najbardziej unikatowy element, czyli ten kawałek kosmicznego kamienia. No tylko mu się przyjrzyjcie, tylko zobaczcie, jaki on jest piękny. Co w nim jest najfajniejsze? O, tutaj. Szczerze powiem, patrzcie, jak on się mieni. Gdybym go zobaczył w jakimś miksie, pierwsza moja myśl byłaby, to nie jest LEGO, to nie jest LEGO. Moi drodzy, oczywiście jest to jak najbardziej LEGO, godne zwrócenia na niego uwagi. Dwa pewnie możemy ładnie złączyć tak ze sobą, że pięknie wyglądają. Naprawdę świetnie unikatowy element. No i jeszcze mamy najważniejszego, w sumie tutaj największego też kloca. Jest to hipek w tym skafandrze. Moi drodzy, jeżeli nie macie żadnego setu z tej nowej kosmicznej serii, choć nawet ja mam, więc nie posądzam, że wy byście mogli nie mieć, to jest to najlepszy sposób, by go zdobyć. Spójrzcie, tak wygląda on bez skafandra, oczywiście logo tutaj jest, całość tego stroju jest dopełniona i w pełni zgodna z tym, co dostajemy w najnowszej właśnie serii LEGO, także jest super, możemy więc całkiem stosownie tanio go nabyć właśnie za niecałe 13 zł. No i tutaj skafander wygląda oto tak, no i ma mikrowatkę tutaj oczywiście, że widzicie, tutaj mu się tlen jakby mógł dostać przez to, bo widać mu tu żółtą głowę, ale oj tam, nie czepiamy się, robi naprawdę wrażenie, jest duży, potężny i też łubienia ma naprawdę fajnie wykonane. Mnie osobiście boli jednak to troszkę, że to się nie otwiera, w latach 90. ta szybka się otwierała do góry, ale no w latach 90. były inne skafandry, dziś latamy też w inne kosmosy, także tu się nie będę czepiał, jest to na pewno dużo większa zgodność z oryginałem, z tym, jak to faktycznie realnie wygląda w życiu, a nie z tym, jak po prostu sobie wyobrażamy te skafandry, więc tutaj pewnie jak najbardziej należy się 5 plus dla LEGO za wierne odwzorowanie. No i moi drodzy, co się tutaj dzieje? Cóż, otóż mój mikromod skupia się na tym, że nasi płaskoziemcy postanowili zebrać fundusze, wybrać się w kosmos, by udowodnić ludziom, że Ziemia jest faktycznie płaska. Tak, wiem, według nich w ogóle nie ma czegoś takiego jak kosmos i tak dalej, ale moi drodzy, oglądałem kilka ciekawości filmów o płaskoziemcach, ich teorie są tak bez sensu, że naprawdę nie zdziwiłbym się, gdyby komuś wytłumaczyli, że polecieli w kosmos, by zrobić to zdjęcie i ludzie by to łykali, moi drodzy. Zebrali się więc oni tutaj, oczywiście nie polecieli w kosmos, bo nie mieli realnie pieniędzy, tylko zrobili to, ponieważ no, płaskiej Ziemi też faktycznie fizycznie nie ma, musieli zrobić studio, więc zrobili ją, po prostu otworzyli w studio. Jak widzicie, budżet był niezbyt duży był ten budżet, ledwo wystarczyło na takie tło, tutaj jakąś kubkę gruzu gdzieś tam tylko usypali, taką oto płaską ziemię do zdjęcia stworzyli, bo ona faktycznie z tego poziomu aparatu wyglądała na w miarę płaską. Tutaj oczywiście te gadżety to są, wiecie, po to, żeby zmylić widza, tak, że oni tam naprawdę byli, że tam tak kosmicznie i tak dalej. Tutaj pan będzie robił zdjęcie, tu już również jakiś statysta, który gdzieś tam oczywiście nie statystuje w zdjęciu, tylko gdzieś tam musi pomagać, te gwiazdki białe gdzieś tam przełożyć, jest jeszcze jeden pan od góry, który też ewentualnie coś tu może spuszczać od góry, jakieś też gwiazdki, by coś tam się ruszało, było bardziej wiarygodne. Kolejnym absurdem oczywiście jest to, że tak, te gwiazdki są okrągłe, no ale tak jak mówiłem, to są, moi drodzy, płasko ziemcy. Tutaj jeszcze postanowiłem zrobić taką wielką, o widzicie, lampę, taki wielki softbox, by tutaj pięknie to zdjęcie naświetlić. Ono jest oczywiście ze względu na wielkość tak w ten sposób ruchome. No i moi drodzy, cóż, tutaj cała ekipa jest gotowa do zrobienia tego wiekopomnego zdjęcia udowadniającego, że Ziemia jest płaska. Oczywiście wszystko dzieje się w studiu, tak jak wielu ludzi sugeruje, że lądowanie na Księżycu było fejkowe. No a cóż, po udanym zdjęciu zapewne wybiorą
biorą się na pizzę albo zamówią pizzę, ponieważ moi drodzy, już 24 września taki oto pizzerman będzie w kolejnym numerze gazetki, moi drodzy, więc on już pewnie gdzieś tam do nich w drodze jedzie. No a cóż, nasz astronauta wraz z ekipą właśnie będzie wykonywał pamiętne zdjęcie. Wam bardzo dziękuję za kolejny filmik na moim kanale, jeżeli wam się podoba, a powinien wam się podobać, bo bez kitu jeden z najlepszych numerów LEGO City w tym roku, nawet nie, najlepszy może nie, ale na pewno stricte czołówka, więc w kioskach już znajdziecie taki oto numer, dokładnie już dziś go znajdziecie w kioskach, także wybierajcie się i piszcie mi wasze komentarze, czy po tym zdjęciu zaczynacie wierzyć w płaską ziemię, widzicie? Płaska jak bumcyk, płaska, płaska. Oglądajcie więcej astronautów, jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, moi drodzy. Bye!